Dobry wieczór, Aleksandro. Zanim zaczniesz mówić, chciałem powiedzieć, że to jest debiut Aleksandry w okularach. I bardzo tak się ładnie. Złożyło. Dziękuję redakcyjnie na uchu słyszałaś też pochwały, tak. Prawda? Dziękuję. Dzisiaj łowiłam w piłkarskiej sieci. Może nie będzie śmiesznych rolek, ale będą za to dwa wątki kryminalne, ale o tym później. Najpierw zacznę oczywiście bez zaskoczenia Robert Lewandowski, bo chwalą go nie tylko kibice, ale również legendy klubowe. To tweet Carlesa Puyol. Oczywiście wszyscy są już teraz bezpieczni, ale przeżyli chwilę grozy, ale mają pełne wsparcie klubu, wsparcie psychologa, także no, groźne chwile. Ale to nie jedyna taka zatrważająca historia, bo również francuskie media rozpisują się o Paulu Pogbie. Tutaj również nieciekawa historia, w którą wplątana jest rodzina i przyjaciele. Podobno policja wszczęła, pony są oferowane. Rekord to jest 87 milionów, jeżeli chodzi o obrońców. Także zobaczymy, czy będzie to 82 miliony, czy będzie ten rekord pobity. Także szalone sumy w Premier League. No ale wiadomo, że tam się może to zwrócić z nawiązką, nie? No, może. Aleksandro, bardzo ci dziękuję. Bo już ostatnie od ciebie informacje. Tak, to wszystko. Okay. Drodzy Państwo, no to ostatnie od Oli, ostatnie w ogóle od nas. Życzymy spokojnej nocy, a zapraszamy po wieczorze jeszcze na galę MMA w Dubaju. Mocnych wrażeń po prostu życzymy, albo idźcie spać i do zobaczenia jutro. Wszystkiego dobrego.